Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler w szczególe filmu o życiu restauratorki. Magda Gessler miała bujne życie, które jest gotowym scenariusz na film. Po raz pierwszy o takiej produkcji restauratorka myślała już kilka lat temu. Wtedy nie ograniczała się w swoich marzeniach, chciała, by film o jej życiu wyreżyserował sam Pedro Almodóvar, 74 litry. Poznaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych. On zna moje życie i wie, że to jest życie na jego film. Bo jest ciekawa. To będzie film o mnie. To nie jest nudne, mówiła. Z planów tej współpracy ostatecznie nic nie wyszło, ale Magda Gessler się nie poddaje i po wydaniu książki autobiograficznej jej kolejnym projektem jest własnie film. Jak dowiedział się Super Express, od kilku miesięcy Magda Gessler spotyka się z producentami. Uczestniczy w pracach nad scenariuszem i chciałaby współreżyserować dzieło. Jej życzeniem jest, by zagrali Jamlodę, nieznane jeszcze aktorki, którym bardzo chciałaby dać szansę. Magda z ostatnich lat może jednak zagrać mega gwiazda, sama Katarzyna Figura. Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna. Więc idealnie by się nadawała, mówi nam osoba związana z produkcją filmu. Nie przegap, Katarzyna Figura przeraźliwie schudla. Co się dzieje z aktorka, z diecia? I trzeba przyznać, że aktorka, gdy przez jakiś czas nosiła mocno nakręcone loki, do złudzenia przypominała restauratorkę. Już widzimy tak wystylizowana Kasię Figurę, jak w kuchni rzuca garnkami i talerzami. Obejrzycie film o Magdzie Gessler? Zaglosujcie w naszej sądzie pod tekstem.